Bardzo jest nam miło rozpocząć ten dzień. Ja będę wspólnie dzisiaj z Renatą Dutkiewicz prowadził tę scenę. I mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym będzie o wiele spokojniej niż było wczoraj, a działo się sporo. No i tak, rozpoczynamy cyklem spotkań, ciekawych wykładów osób, które przez spory czas występowały w studio VTV, dzielą się wiedzą, którą posiadają. Pierwszym naszym wykładowcą będzie Andrzej Grzybowski, który powie na temat nie kombinuj, żyj. Andrzej Grzybowski, kreator rzeczywistości, o tym jak tworzyć myśli, aby całe życie płynęło jak najlepiej. Andrzeju, zostawiam cię do 10:30. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry Państwu. Tytuł był dosyć przewrotny, ale zarazem też bardzo, bardzo rzeczywisty. Dlatego, że i radykalnie, a w innych wypadkach bardzo mieć luźny stosunek do życia i do tego, co ono niesie. Najważniejszą rzeczą w życiu jest dla mnie, to jest takie bardzo proste słowo, a zarazem bardzo trudne. To słowo nazywa się uważność. Bo dzięki uważności możemy naprawdę tworzyć i być szczęśliwym w tym życiu. By być szczęśliwym i tworzyć, trzeba na samym początku zdać sobie sprawę z jednej bardzo prostej rzeczy. Że tu już w tym układzie, że ja chcę żyć i tworzyć, że już tworzę niezgodność z życiem. Dlatego, że życie opiera się na jednej rzeczy, na ciągłym tworzeniu. I my ciągle tworzymy. Podam bardzo prosty przykład tego podejścia do ciągłego tworzenia. Przychodzi do nas jakaś myśl. Powiedzmy, że jest ona negatywna i jest związana na przykład z naszym zdrowiem. Przychodzi myśl, że będzie, że coś mnie boli. I ta myśl jest. Przychodzi raz, drugi, czasem trzeci i patrzymy na tą myśl i idziemy dalej. A ta myśl jest gotowa, by tworzyć w życiu. Bo życie to jest ciągłe tworzenie. Pojawiając się myśl w nas, daje nam obraz, że nastąpiło zdarzenie w naszym życiu, które przybliża nas do dolegliwości lub choroby. To, że nas przybliża, może być z wielu różnych względów. Jeżeli ktoś wierzy w karmę, może być to karmiczne. Jeżeli się zapatrzyliśmy na kogoś chorego, tośmy przyjęli to od kogoś. Mogła to być podpowiedź naszej duszy, że coś źle żyjemy. Mogła to być podpowiedź negatywnego ducha lub wielu jeszcze innych względów, których trudno wszystkie tu wymienić. Ale myśl ta, łącząc się z naszą energią,
jest gotowa do tworzenia. Do tworzenia w życiu. I tu wkracza na scenę uważność. Gdy zauważymy, że nastąpił taki krótki moment przebłysku tej myśli, to mamy szansę, by z tą myślą się rozprawić w jakikolwiek sposób byśmy chcieli. Mamy szansę, by to, co myśl niesie i życie, energia życia połączona z tą myślą, że to się może wydarzyć lub nie. Więc musimy się zastanowić, czy tego chcemy. Jeżeli puścimy to tak wolno, bez zastanowienia, to ta myśl ma bardzo szybką i łatwą możliwość realizacji. Bo po prostu przyszła do nas, uaktywniła się w naszej energii życia i my ją nieświadomie wytworzymy i co za tym pójdzie, będzie nas czekała ta dolegliwość lub ta choroba. Ale czy my tego chcemy? Jeżeli nie chcemy, to pierwszą rzeczą, co powinniśmy zrobić, to zdać sobie sprawę, że nie chcemy akumulować naszej energii życia w tym zdarzeniu. Że chcemy to zmienić. I tu jest potrzeba chwili zastanowienia się nad samym sobą, czy ta myśl, ta dolegliwość, czy jest zgodna z moją chęcią życia, czy jest zgodna z tym, dokąd chcę iść. Lub czy wywołałem ją sam i czy chcę budować ją dalej. I w tej chwili zastanowienia następuje moment, w którym można zmienić to całkowicie. Ale u podstaw tego znowu leży taki prosty wyraz – uważność. Uważność jest bardzo ważna we wszystkich naszych działaniach. Ale najważniejsza jest w energii naszego życia, w świadomości naszego życia. Oglądamy telewizję i lecą reklamy, że na przykład reklamy dotyczące zdrowia, że na tą chorobę jest takie lekarstwo. Ale zastanawiając się nad tym, że jest lekarstwo na taką chorobę, czy zastanawiamy się, ile tam w tym lekarstwie jest naszej energii życia? I tu na scenę wchodzi znowu medycyna od innej strony. Jak robi się badania na dane lekarstwo, to robi się próby z lekarstwem i robi się próby z placebo. I znowu wynika z tego prosta rzecz, że lekarstwo jest tylko i wyłącznie zewnętrzną energią, która ma uświadomić naszej energii życia, że możemy wyzdrowieć. Lekarstwo nie ma siły, możliwości uzdrawiania. Ona daje impuls naszej własnej energii życia do tego, żebyśmy mogli wyzdrowieć, przewartościować. Ale jak już to nastąpiło, to przecież było wcześniej coś. I to wcześniej spowodowało, że tak się dzieje. I reklama ma przede wszystkim na celu powiedzieć nam bardzo prostą rzecz. Możesz zachorować, bo mamy dla ciebie lekarstwo, więc zachoruj. Reklama niesie informację, że możemy chorować, że
oni dla nas wynaleźli coś, co jest genialne i zrobi za nas, za naszą własną energię życia. Zastanówmy się przez chwilę, czy to jest prawda. Zastanówmy się nad tym, że wystarczy wrócić do jednej ważnej rzeczy, do uważności. Z tego niestety życie nas nie zwalnia. To po prostu jest cały czas. Życie wymaga od nas umiejętności kontaktu z naszą własną energią życiową. Można by na tym ten wykład krótki zakończyć. Ale zobaczmy, że wszystko, co dzieje się wkoło, polega na bardzo prostej rzeczy. Aby pokazać nam, że ta uważność nie jest najważniejsza. Poprzez radio, telewizję, media, gazety. Uważność jest związana z tymi wszystkimi elementami, które wymieniłem, tylko w odwrotny sposób. Polega to na prostej rzeczy. Media mówią nam, że uważność jest w informacji zewnętrznej. Informacji, która leży poza nami, która nas atakuje ciągle na wszystkie sposoby, że ona jest najważniejsza, że ona przynosi dobro dla nas. Ale jak to zewnętrzne dobro może wpłynąć na nas, gdy my nie umiemy korzystać z naszego najpiękniejszego i najważniejszego dobra, z dobra naszego życia. Dlatego ten przewrotny tytuł na początku wykładu: nie kombinuj, żyj. Zobaczcie, jak często kombinujemy. Są ważne informacje, co powie sąsiad, co telewizja, co gazety, co jakakolwiek inna informacja, to należy jeść, tego nie należy jeść, to pić. Albo nosić tylko trzeba takie rzeczy, bo w telewizji noszą aktorzy tylko takie. To jest informacja. Ale czy my z tą informacją coś robimy dla siebie? Czy ta informacja nie odciąga nas od tego, w czym bym się czuł dobrze? Co naprawdę by mi smakowało i zjadłbym? I po tym też będę się czuł dobrze. Zajmując się przez wiele lat świadomością, jak zaczynałem ten temat dla siebie samego, to myślałem, że odkryję pół świata. Jak ten temat stał mi się prostszy, to im trochę było wstyd przed samym sobą. Bo ja z tym tematem byłem ciągle byłem z własną energią życia. Ciągle byłem mało uważny, bo wszyscy szukałem tego, co na zewnątrz. Szukałem tego, co... Przepraszam, ale wołają Andrzeja. Więc myślałem, że mnie, no ale jestem tu zajęty. I znowu pewna uważność. Tylko zbieżność imion. Więc... Dla mnie życie to jest prostota bycia z sobą. Prostota polegająca na tym, że stale skupiam moją uważność, czy znowu nie kombinuję sam dla siebie. Czy znowu nie uciekam od siebie samego, bo coś jest fajniejsze. Bo ktoś powiedział, że to jest tak fajne, że na pewno będę z tym szczęśliwy. I tu dochodzimy do pewnej rzeczy. Co znaczy być szczęśliwym?
Przez moje życie przewinęło się mnóstwo kursów, zainteresowań, wiedzy. Jak dziś na to patrzę, bardzo fajnie, bo ciągle coś odkrywałem. Ale to ciągle nie było bycie szczęśliwym z samym sobą. Bycie szczęśliwym w tym życiu, tu i teraz. Być szczęśliwy to widzieć to, co przyciągam. Przecież jeżeli przez moją głowę przechodzi jakaś myśl, to znaczy, że w moim ciele i teraz jest bardzo ważne, żeby zauważyć jedną rzecz. To, dlaczego wystąpiła taka wibracja w moim ciele, nie ma znaczenia. Znaczenie ma zauważenie tego, że ja przyciągnąłem taką myśl. Bo to wypływa tak naprawdę z częstotliwości moich komórek, mojej świadomości, mojej emocjonalności, całego, jakim ja jestem. A medycyna podzieliła nas na wątrobę, serce, głowę, na jedzenie i na jeszcze wiele innych rzeczy. Przecież tak naprawdę jesteśmy wielką, jedną całością jako człowiek, jako istota, i jako ludzkość. Cała, dla mnie tak politycznie biorąc, cała obecna sytuacja opiera się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Abyśmy jak najwięcej naszej własnej energii życia oddali. Oddali na zewnątrz. Oddali tam, gdzie ktoś z tego korzysta i to zbiera. I cała kombinacja życiowa polega dla mnie na jednej prostej rzeczy. Jeżeli to zauważam, że znowu ktoś ode mnie chce wyciągnąć energię, obojętnie czy to jest w postaci pieniędzy, czy uważności, czy zainteresowania, to pierwszą moją własną myślą dla siebie samego jest to, czy ja z tym będę szczęśliwy. Czy jak kupię ten nowy ubiór, czy on będzie, będę go nosił? Czy jeżeli kupię tą potrawę, czy jak ją zjem, czy będę się po niej dobrze czuł? Od innej strony psychicznej zadaję sobie czasami wtedy pytanie, jeżeli jest coś bardzo ważnego, a nie umiem do tego podejść, zadaję sobie pytanie, czy to jest dla mnie najwyższe dobro? Czy to jest tym, co naprawdę bym chciał i za 10 czy 15 lat w życiu, czy ja będę szczęśliwy, że wszedłem w te działania, w to postępowanie, czy wszedłem w kontakt z tymi ludźmi, czy z tymi rzeczami. Ta uważność jest najprostszą rzeczą, ale też najważniejszą, jaka istnieje dla mnie, poprzez 30 czy 40 lat przemyśleń nad sobą samym, nad moją własną świadomością, nad tym, kim jestem. Jeżeli przyszedłem na tą ziemię i coś robię, to dlaczego to robię i po co? Czy to przyniesie mnie i innym coś dobrego? Jest bardzo prosta rzecz dla mnie. Że gdy coś zrobię dobrego dla siebie, to zazwyczaj nie krzywdzę innych, ale też w jakiś sposób innym daję albo myśl, albo impuls do działania, albo otwartość na siebie samego, żeby mógł każdy z nas mieć tą rzeczywistą, szczerą otwartość na siebie samego. Ktoś bardzo zresztą mądry, bym powiedział, w swojej inteligencji. Nie oznacza, że mądry w świadomości. Inteligencji wepchnął nas jako ludzkość w pewne bariery, w pewne kolejny myślenia, że można wiele znaleźć na zewnątrz.
A tak naprawdę wszystko, co istnieje, istnieje tylko wewnątrz nas. I istnienie to, że istnieje wewnątrz nas i tworzymy to ciągle. Mam na to bardzo konkretny przykład. Mam takie ciche pytanie, czy Państwo byli, bo tu już niektórzy byli na moim wykładzie. Opowiem takie zdarzenie, które jest nudne już dla wielu, dla mojej żony, bo mówię, że na każdym wykładzie to mówię, ale to jest bardzo dla mnie ważne i łatwe do uzmysłowienia. Idąc kiedyś z moją żoną przez las nad jeziorem, mieliśmy takie filozoficzne pogadanki małżeńskie. Zaczęliśmy rozmawiać o Anastazji Władimira Maigret, o tym, co mówi jej syn, o zenie, buddyzmie. I gdy zaczęliśmy rozmawiać o zenie i buddyzmie, to w buddyzmie istnieje takie powiedzenie pusty umysł. W książce Władimira Maigret Anastazja, syn mówi do Władimira, że mama moja nie posiada żadnej myśli w głowie, bo ma czysty umysł. No ja idąc tak z żoną, rozmawiamy, mówię, a co by było, gdybyśmy mieli w tym momencie czysty umysł? I to było tak jakby zewnętrzna różdżka. Pyk! I nagle znaleźliśmy się w tym samym świecie idąc, ale w zupełnie innej sytuacji. Las, który nas otaczał, odczuwaliśmy wewnątrz nas, w głębi, która była prawie niezmierzona, a zarazem my czuliśmy las na zewnątrz. Ta bariera, która normalnie istnieje dla każdego z nas i dla nas też, na moment wtedy puściła. Nie było różnicy między nami w środku i między tym, co jest na zewnątrz, bośmy byli tam i zarazem to, co było tam, było tu. Parę lat trwało, aż w pełni doszedłem do zrozumienia tej sytuacji. To był piękny moment, kiedy Stwórca, nie wiem, nasze dusze pokazały nam, że my jesteśmy w ciągłym tworzeniu wszystkiego, co istnieje. My jesteśmy ciągle całkowicie połączeni ze wszystkim wkoło. Tak jak teraz jestem połączony z Państwem i z tymi, którzy obejrzą ten program. A zarazem jesteśmy połączeni na wszystkich innych falach, możliwościach, emocjach, uczuciach, myślach. I to połączenie istnieje, jest stałe i nierozerwalne, czego my nie zauważamy, żyjąc, bo myślimy, że my to my, a to, co obok nas, to jak ta cała przyroda i państwo i wszystko, że to jest na zewnątrz. My wspólnie to współtworzymy. Myśmy to z żoną przeżyli. To przeżycie pozwala tak naprawdę spojrzeć na życie zupełnie inaczej. I pozwala mi z taką łatwością mówić o uważności. Z taką łatwością mówić, że to my cały czas współtworzymy ten wszechświat. Innym ciekawym przykładem takiego współtworzenia, które widać z informacji zewnętrznej, to jest taka sytuacja, gdy w latach 60. i 70. uczeni chcieli wiedzieć koniecznie, co jest wewnątrz atomu. I zaczęli go dzielić coraz głębiej na coraz mniejsze cząstki, szybsze, coraz mniej widzialne. I wtedy się okazało nagle, że wszechświat jest o wiele większy niż myśleliśmy. I te dwie informacje to są jakby zupełnie z różnych biegunów. Ale według badań naukowców, które kiedyś opisał i pokazał Bruce Lipton, komórka częstotliwościowo naszego organizmu jest mniej więcej po środku między największymi częstotliwościami, czyli drganiami najszybszymi i najwolniejszymi we wszechświecie. I my, jeżeli wchodzimy w głąb atomu, rozszerzamy
wszechświat na coraz mniejsze cząstki i rozszerzamy wszechświat na coraz odleglejsze galaktyki. Tworzymy cały czas, stykając się z każdą informacją telewizyjną, radiową, gazetową. Tworzymy cały czas, czytając to i tym się interesując. Nasza energia życiowa, która jest w naszym komórkach, w naszym sercu, w naszym umyśle, tworzy, przekazuje to i my to na innej bazie, której nie widzimy, cały czas robimy. Więc wracamy znowu do podstaw i początku wykładu. Czy my żyjemy, czy kombinujemy? Umysł nam mówi, że nie, no jeszcze tego nie poznałeś, tego nie wiesz, tego nie rozumiesz. Musisz jeszcze zdobyć takie lekarstwo, tamto. Mało tego, to możesz jeść, to nie możesz jeść. Pestycydy nie szkodzą. Wiele haseł, które nam się przewija w życie. Myśmy to wszystko zasilili własną energią. Wszystkie pozytywne i negatywne hasła zasililiśmy własną energią. Więc jak wrócić do tego, żeby żyć samemu, być szczęśliwy i nie wydziwiać, że to nas nie dotyczy? Dotyczy. Każdy z nas chce być zdrowy, szczęśliwy, mieć przyjaciół, żyć godnie. A my oddajemy, bo zgadzamy się na to, co wszystko jest wkoło. I nie potrzeba tu wielkich jakichś manifestacji i innych rzeczy. Wystarczy jedna prosta rzecz. Jedna. Że stwierdzam świadomie, że wycofuję energię, moją własną energię z tego zdarzenia, z tej informacji, z tej sytuacji. To wszystko, co na zewnątrz, co się działo przez ostatnie 2-3 lata, gdyby parę procent ludzkości wycofało własną energię z tej informacji, jak myślicie, czy to mogłoby w ogóle przetrwać? Znikłoby w kilkanaście dni. Taka ogólnoświatowa tendencja, jaka się wydarzyła. A rzeczy mniejsze? Jeszcze szybciej. My, poprzez nasze organizmy, myślenie, uczucia, emocje, tworzymy i tak naszych przyjaciół, sąsiadów, dzieci, tworzymy miłość, konflikty, wszystko. I za tym kryje się jedna rzecz. Świadomość nasza, gdy się zetknie z tym naprawdę i zdamy sobie sprawę, że to my tworzymy, możemy natychmiast z tym coś zrobić. Możemy to natychmiast zmienić. Po prostu być świadomym, że moja energia nie będzie zasilać tych zdarzeń, tych negatywnych emocji, tych wszystkich rzeczy, co się dzieją wokół nas, bliżej i dalej. One mogą zaistnieć tylko dlatego, że kilkanaście osób czy kilkadziesiąt tysięcy osób, tak, wmówiło paru miliardom ludzi, że to oni mają rację. Więc pomyślmy nad tym zupełnie inaczej. Popatrzmy na to, że to my żyjemy, a nie oni. Oni są tak naprawdę znowu wytworem nas samych. I oni nie są osobno. To jest część nas. Nie ma niczego, co nie istnieje, niezwiązanego z nami. Każda informacja, która przychodzi do nas, jest w jakiś sposób z nami połączona. I to jest impuls, który energia życia nam pokazuje, co ja z tym chcę zrobić. Uważność polega na tym, żeby nie pozwolić sobie na to, by umysł kreował za nas,
by umysł, przyjmując informacje zewnętrzne, zapamiętując je, by brał energię życiową i rozdawał ją jak, nie wiem, no, jak piasek i siano można rozdać, idąc po drodze, albo kurz. Ale on jest niezbędny, z tego się składa nasz wszechświat. Jako istoty ludzkie mamy wszystko w sobie, cały wszechświat. I nasza energia go tworzy. Jest tak samo ważna jak rządzących, jak szefów w korporacjach, jak naukowców. Nie wiem nawet, czy nie ważniejsza, bo oni niczego by nie odkryli, niczego by nie zrobili, gdyby nie to, że my dajemy im na to pozwolenie, bo uznajemy, że nauka jest priorytetem. Lub inne rzeczy, które możemy pominąć już. Jesteśmy ciągle... Ile jeszcze mam? To jeszcze 3 minutki. Więc na zakończenie spróbujmy zrobić taką prostą rzecz. Zrobimy taką krótką, łatwą medytację. Skupmy się na sobie, nie ma znaczenia w jaki sposób. I poczujmy na przykład dotyk naszych własnych palców o palce. Poczujmy, że za tym idzie cała jakość świadomości, czy nam się ręce podobają, czy palce nam się podobają, czy jest to przyjemne. To jest całość naszego życia, naszej energii, naszej świadomości. Jeżeli mamy jakąkolwiek negatywne odczucie, to myśmy je wytworzyli i możemy natychmiast je zmienić. Więc popatrzmy na rękę naszą lub część ciała i uśmiechnijmy się do tej części. Zwyczajnie ustami uśmiechnijmy, a potem uśmiechnijmy się sercem. Sercem, że dzięki sercu i świadomości możemy czuć ręce, możemy dotykać, możemy tworzyć, możemy kroić, możemy dotykać, pieścić. Możemy ręce wystawić na działanie wody, wiatru. To jest nasze ciało. Jesteśmy świadomością nas samych. I ta świadomość tworzy cały czas. Dlatego umysł podsyła nam cały czas myśli. Od tego idą emocje, uczucia. I my tym się dzielimy tak naprawdę. Więc dzielmy się tym w sposób świadomy. Dzielmy się w sposób uważny. I dzielmy się najpierw z naszym ciałem, z naszą świadomością, a potem dzielmy się wszędzie tam, gdzie będzie nam przyjemnie się podzielić. I tego życzę Państwu, abyście zawsze świadomie dzielili się, tak jak ja dziś podzieliłem się częścią mojego życia. Dzięki Wam Państwu. Kochani widzowie, dziękuję za obejrzenie tego programu. Zapraszam do subskrybowania kanału Studio VTV. Proszę, udostępnijcie program, pozostawcie like lub komentarz. To pozwala nam na zwiększenie zasięgu i docierania do innych odbiorców. Pamiętajcie, proszę o wsparciu finansowym na portalu zrzutka.pl. Link znajduje się pod tym programem. Dziękuję Wam z całego serca, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Michel Rachel.